Rusza budowa pierwszej stałej wystawy w młynach rotera. Bydgoszcz informuje. Prace nad otwarciem młynów Rotera nabierają tempa. Za kilka miesięcy na dwóch poziomach spichrza zbożowego zwiedzimy wystawę Węzły. Wystawa będzie opowiadała o miastotwórczej i kulturotwórczej roli rzeki, o tym, że rzeka warunkowała kuchnię, modę, muzykę, która pojawiała się w życiu mieszkańców naszego miasta. Udało nam się zgromadzić w tej chwili ponad 400 materiałów, które pozyskaliśmy od osób prywatnych. Są to fotografie, pocztówki, ale także nagrania audio-video, które zaprezentujemy na wystawie. Zaprojektowaniem i wyposażeniem wystawy zajmie się firma Trias, która tworzyła już nowoczesne instytucje kultury, m.in. Muzeum Schindlera czy Rynek Podziemny w Krakowie, Muzeum Piernika w Toruniu oraz Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Więcej na www.bytgoszczpl.